ciepło, gorąco, być może upalnie. Tak możemy stopniować temperaturę powietrza od dziś do niedzieli. Zadowoli to zapewne spragnionych ciepła urlopowiczów, gdyż lipiec do tej pory nie był dla nich zbyt łaskawy. Jak możemy zaobserwować na zdjęciach satelitarnych i mapach prognostycznych, w najbliższych dniach dominować będzie cyrkulacja zachodnia, to znaczy niże będą wędrować z zachodu na wschód. Dzisiaj i jutro dość pogodnie. W miarę upływu dnia możliwość rozwoju chmur kłębiastych, konwekcyjnych, jednak ze znacznym deficytem wilgotności. To znaczy, że nie powinno z nich padać, aczkolwiek przelotne opady, a nawet burze nie są niemożliwe. Temperatura dzisiaj do 27-8 stopni Celsjusza. W niedzielę jeszcze cieplej, do około 30 stopni Celsjusza, ale w niedzielę również będzie większe zachmurzenie, nawet całkowite, i znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów konwekcyjnych oraz burz. Te opady i burze jednak nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej i nadal będziemy odczuwać deficyt wody w wielu dziedzinach życia. Ciśnienie przez cały weekend dosyć stabilne, w granicach około 1015 hektopaskali. Dopiero w niedzielę wieczorem zacznie rosnąć. To dlatego, że w przyszłym tygodniu rozbuduje się rozległy wyż, który będzie kształtował nam pogodę, no ale to już w przyszłym tygodniu. Wiatr również słaby, umiarkowany, maksymalnie do około 3 metrów na sekundę. W momencie wystąpienia burz możliwy wiatr porywisty do 15 metrów na sekundę. Korzystajmy zatem z ciepłej lipcowej pogody, mając jednak na uwadze możliwość wystąpienia burz, a nawet gradobicia.